Kibice dopisali, były punkty dopingowe, więc bardzo to dużo dodawało energii. To biegnięcie pod tym tunelem i na stadionie, super sprawa. Naprawdę, na pewno tutaj jeszcze wrócę. Warto biec, przebiec trasę, by po prostu tutaj się znaleźć. Gdyby nie doping kibiców dzisiaj i gdzieś tam w głowie to, że chciałabym i bardzo, bardzo chcę, to było dzisiaj ciężko, ale ta jubileuszowa edycja decydowało to o tym, że ja muszę to zwyciężyć. Tu zwyciężyłem, a zwycięstwo w tak prestiżowym biegu na tak ogromnym stadionie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Wielka satysfakcja i wielka radość, to wspaniałe przedsięwzięcie, zarówno w wymiarze sportowym, bo to przecież maraton i półmaraton to są królewskie dystanse, ale także w wymiarze promocyjnym. Naprawdę ten dzień dzisiaj był fantastyczny, to naprawdę uśmiechnięci biegacze, którzy mierzą się ze swoimi po prostu rekordami, swoimi bólami, ale naprawdę świetna impreza, bardzo dobrze zorganizowana, cieszymy się, że jesteśmy jako PKO przy tej imprezie.